dał 14 przebywieniach większym sakramentem. Sprawa, byśmy wiernie naśladowali przykład świętej rodziny i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z nią życiem wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Wiadomości parafialne. Jeszcze raz bardzo serdecznie pragniemy podziękować członkom Chóru Lutnia i panu dyrygentowi Ryszardowi Młyńczakowi za tę obecność pośród nas tutaj w parafii w Gołaczewa, w kościele parafialnym. Cieszymy się, że żeśmy mogli się wspólnie modlić i chwałę Bogu oddać jeszcze właśnie w oktawie Bożego Narodzenia. Niech Chrystus nowonarodzony rodzi się ciągle w naszym sercu i upogaca i błogosławi wam, członkom waszej rodziny i wszystkim tym, którzy, spośród których się wywodzić. Życzymy szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj święto świętej rodziny Józefa, Maryi, Józefa, Jezusa, Maryi, Józefa. W tym tygodniu wspominać będziemy, jutro przypada uroczysto świętej Bożej Rodzicielki Maryi. We wtorek wspomnienie świętego Bazylego Wielkiego i Grzegorza Nazjansu, biskupów i doktorów Kościoła. W sobotę uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzisiaj msza święta i dziękczynne nabożeństwo na zakończenie starego roku o godzinie 16 z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Jutro nowy rok. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Prześwięte w kościele i w kaplicach, jak w każdą niedzielę. Jest to także Światowy Dzień Modli o Pokój. Na rozpoczęcie nowego roku publicznie odśpiewamy hymn do Ducha Świętego o uproszenie na nowy czas świat najmocy Bożej. Do tej praktyki również przypisana jest możliwość zyskania odpustu zupełnego. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca stycznia. W czwartek będziemy się modlić za kapłanów i intencjonowe powołania kapłańskie i zakonne. W piątek przez przyjęcie czystym sercem Komunii Świętej będziemy wynagradzać Bożemu Sercu wszystkie zniewagi, krzywdy i oziębłości, jakich doznaje ze strony ludzi. W sobotę przez przyjęcie Komunii Świętej to wynagrodzenie będziemy ofiarować niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 6.30 różaniec, a po nim msza święta, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i pozostałe modlitwy z 15-minutowym rozważaniem, który z tajemnic Różańca Świętego. W piątek spowiedź w kościele od godziny 15. Możliwość spowiedzi połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy chętnych na osobistą adorację w tym czasie. Tę adorację zakończymy litanią do Najświętszego.